Cześć, tu Magda Alice CryptoMasters. Mam dla Was nową serię dzisiaj, nazywa się ABC Crypto i dedykuję ją dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem kryptowalutowym. Dzisiaj o arbitrażu na rynkach kryptowalut. Czym jest, jak się go wykonuje i na co uważać. Zatem, co to jest arbitraż? To nic innego jak stara i dobra metoda zarabiania bez ponoszenia przy tym zbędnego ryzyka. Polega ona na skupowaniu danego dobra, czyli w naszym przypadku będzie to wybrana kryptowaluta na giełdzie kryptowalut, gdzie cena jest niższa i jednoczesnym sprzedawaniu na innej giełdzie, gdzie cena jest wyższa, dzięki czemu można czerpać korzyści z chwilowej różnicy cen. Istotną częścią arbitrażu jest oczywiście znalezienie różnicy w cenie tego samego produktu na różnych rynkach. I należy pamiętać, że jest on, w sumie wydaje się to oczywiste, ale niemniej jest on dopiero rentowny w momencie, gdy różnica w kursie przewyższa koszty transakcyjne, czyli jakby trzeba to wszystko sobie dobrze obliczyć. A mechanizm arbitrażu wykorzystuje dezinformację i dlatego nie wszyscy uczestnicy rynku wiedzą to samo co inni, z czego wynikają korzystne oferty na giełdach. A mówiłam nieprzypadkowo, że arbitraż to stara, dobra technika, bo jest on stosowany na tradycyjnych giełdach od długiego czasu. I teraz może odpowiedzmy sobie na pytanie, jak on właściwie wygląda na tradycyjnych giełdach, żeby zrozumieć, dlaczego jest on o wiele bardziej opłacalny na giełdach kryptowalut. Więc zwykle transakcje arbitrażowe zawierane są równocześnie na dwóch giełdach, oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na przykład notowane na giełdzie akcje firmy Microsoft kosztują $30, a w tym samym czasie na giełdzie Nasdaq w USA cena wynosi $32. Co robi arbitrażysta? Kupuje akcje w Niemczech i sprzedaje na krótko w Stanach. Tak naprawdę bardzo rzadko dochodzi do tak dużych różnic cenowych na giełdach tradycyjnych. $2 to praktycznie coś niemożliwego. A jeśli one występują w ogóle, to są tak małe, że stosowanie strategii arbitrażowej jest po prostu nieopłacalne. Mówimy tu zwykle o różnicy paru centów na akcji, nie wspominając nawet o kosztach transakcyjnych, które potem trzeba odliczyć od zysku. W związku z tym na arbitraż na giełdach tradycyjnych mogą raczej sobie tylko pozwolić grubi gracze, bo zysk osiągamy tylko wtedy, gdy obracamy większymi kwotami. Dlaczego kryptosfera jest w tym momencie atrakcyjniejsza dla arbitrażu niż giełdy tradycyjne? No, wyłaniają się trzy główne powody. Konkretnie na rynkach kryptowalut panuje duża nieefektywność. Każda giełda jest niezależną firmą, charakteryzująca się inną ilością użytkowników. Każda giełda obraca też innym wolumenem, inaczej też reaguje na zmiany rynkowe. Stąd różnice w kursach są wyższe niż na tradycyjnych giełdach, gdzie podaż i popyt są po prostu na tym samym poziomie i odzwierciedlają rzeczywistość. Drugim powodem to fakt, że rynki kryptowalut charakteryzują się taką psychologią Janusza, dającego się manipulować fake newsami. Ilość niedoświadczonych inwestorów na rynkach kryptowalut znacznie przewyższa rynki tradycyjne. Wizja od zera do bohatera w 5 sekund przyciąga ludzi nierozumiejących kompletnie mechanizmów fake newsów i dezinformacji. I mamy tłum pożyczający od babci na kupno bitcoina przy jakichkolwiek newsach o tym, że bitcoin będzie szedł w górę nieskończenie, a potem od sprzedających go ze stratą w panice przy najmniejszych spadkach kursowych. Nie wspominając o pump and dumpach i innych fenomenach, nad którymi ciężko mniejszym giełdom nadążać z wyrównaniem kursów itd. A trzeci powód wszyscy dobrze znamy, to jest brak regulacji instytucji finansowo-prawnych. Tak, wciąż przywija się ten sam argument. Ten rynek jest tak mocno rozregulowany, nie ma po prostu dużych instytucji finansowych, które wprowadziłyby konsolidację giełd, a konsolidacja giełd prowadzi do mniejszych rozbieżności kursowych pomiędzy giełdami. Dobra, czego potrzebujemy, żeby zacząć? Czego potrzebujemy, żeby zacząć wykonywać arbitraż? Po pierwsze, musimy mieć jakąś kasę do obracania bądź inwestowania, jak to woli. Najlepiej, żeby jej utrata nie skutkowała wizytą komornika. To po pierwsze. Po drugie, musimy mieć konto na dwóch giełdach lub dobry znajomy musi mieć konto na jednej giełdzie, a ty na drugiej. Po trzecie, należy rozumieć, skąd wynikają kursy kryptowalut, umieć czytać przynajmniej CoinMarketCap, rozumieć, jakie czynniki mogą mieć wpływ na kurs danej kryptowaluty i tak dalej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że są prowizje i opłaty transferowe. Trzeba wiedzieć, w jakiej są wysokości, aby umieć obliczyć rentowność arbitrażu. Należy też zakładać duży margines błędu, jeśli chodzi o czas transakcji. Najlepiej mieć w posiadaniu zakupione bitcoiny, Ether lub Ripple, bądź wszystkie, aby mieć większe pole do manewru, bo zwykle są to jednostki operacyjne, na podstawie których można zakupić inne, mniej popularne waluty. Dobra, i teraz jak się to robi? Jest parę szkół, pokażę Wam najbardziej podstawową. Wchodzimy na CoinMarketCap, wybieramy jakąś walutę. Wchodzimy na zakładkę Markets, która nam pokaże, na których giełdach możemy zakupić daną walutę. Tutaj mamy takową listę. Sortujemy albo według ceny, albo według pary. To na przykład ułatwia wyszczególnienie opcji nam dostępnych ze względu na posiadaną przez nas jednostkę operacyjną, czyli czy kupujemy w Bitcoinie, czy w Ripple. Teraz patrzymy się na 24-godzinny wolumen i eliminujemy giełdy, które mają poniżej, powiedzmy, $1000 wolumenu w ostatnich 24 godzinach. To zabezpieczy nas przed martwą bądź felerną giełdą. No i teraz czeka nas mozolna praca wyszukania największej różnicy kursowej. Nie jest to banalnie proste, gdyby to było, każdy by się tym zajmował, ale nie jest to też takie trudne. Gdy znajdziemy to, czego szukamy, musimy się dowiedzieć, jakie są koszty transakcyjne. Tego też możemy się dowiedzieć na CoinMarketCapie, klikając na nazwę giełdy i wchodząc na tutaj fees, akurat mam po angielsku, no i tutaj mamy wyszczególnione wszystkie opłaty, musimy sobie to oczywiście odliczyć od potencjalnego zysku. Oczywiście nie trzeba tego czasochłonnego procesu przeprowadzać manualnie, są od tego różnego rodzaju skanery, które mocno upraszczają nam życie, nie tylko służą nam jako, nie wiem, swoistego rodzaju filtr, który pokazuje nam najkorzystniejsze okazje na arbitrażu, ale też podają nam informacje o wielkości czy głębokości rynku, wolumenu, co zmniejsza ryzyko, że się na przykład nie załapiemy na wystarczającą ilość waluty po danym kursie. Wskazanie głębokości rynku pokazuje aktualne zlecenia oczekujące i ich wolumen. Na przykład wchodząc na tą stronę, na ARBScan, tutaj mamy na przykład głębokość, depth i widzimy na przykład, jakie są oczekujące transakcje. Tutaj na przykład też widzimy, jaki mamy procent zysku. A teraz, żeby nie było zbyt różowo, pomówmy o tym, jakie są zagrożenia. Po pierwsze, pewność co do samej giełdy. Powiedzmy, że znaleźliście giełdę z dobrym wolumenem 24-godzinnym, na której waluta, którą chcecie sprzedać, jest dość droga w stosunku do kursu, za ile ją kupiliście na innej giełdzie, świetnie. Ale teraz pozostaje jeszcze kwestia wypłacenia zysku bądź zwrócenia pieniędzy na giełdę źródłową. Załóżmy, że znaleźliście niesamowitą okazję arbitrażową na giełdzie zagranicznej. Nie ma problemu, ale zanim zdecydujemy się na przeprowadzenie takiego arbitrażu, musimy się upewnić, czy nie ma obostrzeń, jeśli chodzi o wycofanie kapitału, bo takie się często zdarzają. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być na przykład zamiana waluty na inną ze zbliżonym kursem, łatwiejszą taką do wycofania na giełdę źródłową. No i kolejnym takim dość sporym zagrożeniem co do giełdy jest to, że się po prostu zawinie albo upadnie. I trzeba mieć świadomość, że często giełdy oferujące największe spready, czyli różnice kursowe, są najbardziej niestabilne. Czy można się przed tym zabezpieczyć? Jasne, jak mamy sporo kapitału do obrotu, giełdy będą nas całować po rękach i oferować korzystniejsze warunki zabezpieczające, tak jak na przykład to robią domy maklerskie na giełdach tradycyjnych. Wtedy pieniądze leżące na Waszym rachunku są bezpieczne, niezależnie od stanu zdrowia giełdy. na regulowanych rynkach bezpieczeństwa naszych pieniędzy pilnuje, nie wiem, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych albo domy maklerskie, które obsługują nasze zlecenia, a pieniądze nie leżą na giełdzie jakby samej w sobie. Inaczej jest na giełdach kryptowalut. Opcjami zabezpieczającymi są na przykład trzymanie pieniędzy na własnym rachunku lub handlowanie na giełdzie na podstawie umów między bankiem a giełdą. Następną przeszkodą łatwego zysku na arbitrażu jest czas przetworzenia transakcji przez giełdę i przez system blockchain. Nie liczcie na to, że czas przetworzenia waszej wielkiej, rentownej transakcji pójdzie tak, jak tego oczekiwaliście. Tu może pojawić się szereg utrudnień, zaczynając od czasu potrzebnego na wrzucenie transakcji w blockchain, gdzie czasami potrzebna jest jakaś konkretna ilość potwierdzeń, aby wasze środki się zaksięgowały, a w ciągu 10 czy 20 minut kurs może się zmienić drastycznie na waszą niekorzyść. Oczywiście może też się zmienić na waszą korzyść, ale jakoś zwykle bywa w drugą stronę. Nie wspominając o przeciążeniach giełd, pracach administracyjnych, zablokowanych portfelach w najmniej odpowiednim momencie, bądź co gorsza, świadomym sabotażowaniu waszych transakcji przez same giełdy, czyli tak zwanym front-runningu. Front-running to nic innego niż wykorzystywanie informacji o napływających zleceniach na rynek, dzięki którym druga strona transakcji uprzedza wasz ruch, wykupując wcześniej akcje z rynku. Giełdy kryptowalut, jak już wspominaliśmy, nie są regulowanymi tworami. Nie stoi nad nimi KNF i nie patrzy im na ręce i często ta szara strefa jest przez nich wykorzystywana do generowania zysku dla samej giełdy, przez samą giełdę. Wystarczy, że giełda ma zaprogramowanego bota, który widzi duże zlecenie, no i giełda wtedy się dopasowuje. Opóźnienia często nie są przypadkowe i wystarczy dosłownie chwila. Kolejnym bardzo istotnym zagrożeniem to wahania kursu czy głębokość rynku. Trzeba pamiętać, aby sprawdzać głębokość rynku przy większych transakcjach, aby na przykład 80% waszej transakcji nie została zablokowana, bo nie wystarczyło danej waluty do jej przeprowadzenia po kursie, który wam się opłacał. Zawsze należy zostawiać margines błędu i wcześniej wspomniane market skanery w tym na pewno pomagają. I ostatnia rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to blokady portfeli i prace administracyjne. Bywa i niestety tak, że jakaś waluta jest tania na jednej giełdzie, droga na drugiej, a z niewiadomych powodów portfel danej waluty jest zablokowany pod przykrywką prac administracyjnych. Wiadomo, że takie prace się zdarzają niezależnie od tego, ale czasami ciężko uznać to za przypadek, gdy akurat te konkretne portfele są zablokowane. I zakończę starym arbitrażowym przysłowiem. Dla każdego tradera coś skapnie z arbitrażowego portfela. Czy tak też będzie w waszym przypadku? Mam nadzieję, że tak, ale pamiętajcie o dużych ryzykach. Dziękuję za wasz czas i uwagę i do następnego.